Zuchy z PiS-u w sposób wręcz rozpaczliwy próbują odzyskać inicjatywę i po tym jak wytransferowali w Ukrainę niepoliczalne ilości sprzętu ciężkiego, lotnictwa, generalnie uzbrojenia wszelakiego, doszli do wniosku, że zagrają kartą bezpieczeństwa. No i tak, gdyby Rosjanie zaatakowali nas dekadę temu za rządów Platformy Obywatelskiej, to Wojsko Polskie miało rozkazy oddać praktycznie bez walki połowę terytorium Polski. I Mariusz Błaszczak z tej okazji odtajnił nawet dokument Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Plan użycia sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej warta 00101. Tak, chłop na potrzeby kampanii wyborczej odtajnił rządowy dokument. Gdzie my do... żyjemy? Uwaga, uwaga. Pan Mariusz ma wam coś do przekazania. Nie wiem, czy pan wie, że ja w Titaniku miałem zagrać, ale nie zagrałem. Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać pół Polski. Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Plan użycia sił zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. To pomijając sukcesy ministra Błaszczaka, jak przewodowo rosyjska rakieta, która przeleciała przez pół Polski i pół roku leżała w Krzaczorach, czy w końcu ten sprytny białoruski balon obserwacyjny, który chyba do teraz nie został znaleziony, ewentualnie coś przeoczyłem, pomijając też te białoruskie helikoptery, które sobie latały nad Białowieżą, no to jednak ujawnione plany są kompromitujące dla ekipy Tuska. Jednak pytanie, czy pan Mariusz gra z nami do końca fair? Otóż obliczono, że starczy nam sił na 2 tygodnie obrony przed pełnoskalowym rosyjskim atakiem bez wsparcia NATO. I ja mam takie pytanie, taka symulacja, gdyby teraz nas Rosjanie zaatakowali od strony Białorusi, przy neutralności NATO przez pierwsze parę tygodni i braci z Ukrainy, to ile czasu byśmy się bronili przy tym uzbrojeniu, które mamy tu i teraz? A po drugie, to z tych strzępków informacji, które widzimy na spocie pana Błaszczaka, widzimy, że wycofanie się za linię Wisły to jest 5. krok. Pozostałe 4, rozumiem, nie pasowałyby do Hagady. Bodziu Kli, który został wywołany do tablicy, zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha, mówi tak. Plany obronne, także ten, którego stronę tytułową pokazał minister Mariusz Błaszczak, były utworzone na podstawie polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej, a ta została wydana w oparciu o strategię bezpieczeństwa narodowego, którą zaakceptował prezydent Lech Kaczyński na wniosek rządu Jarosława Kaczyńskiego. I ja sobie poszukałem wzmianki o klepnięciu polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej, no i widzimy tam podpisy Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego. Z kolei sama strategia bezpieczeństwa narodowego została klepnięta w 2007 roku. Nie możemy zapominać, że te strategie były pisane na innej mądrości etapu, a ze spotu pana Mariusza wynika, jakby stosunki z Rosją kilkanaście lat temu wyglądały bardzo podobnie jak teraz. A idąc za dokumentem Strategii Obronności Rzeczpospolitej Polskiej, dokument, który jest wersją jawną tych wszystkich dyrektyw strategicznych, którego adresatem jest administracja publiczna, z tego dokumentu wynika, że Rosjanie nie byli traktowani jak wrogowie, ponieważ to byli przyjaciele Rosjanie. Partnerstwo z Rosją powinno służyć zwiększeniu zaangażowania tego kraju we współpracę transatlantycką, w ponoszeniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo i stabilność regionu, a tym samym służyć zwiększeniu skuteczności NATO. Polska uznaje wyjątkową wagę współpracy NATO z Rosją i będzie aktywnie uczestniczyć w jej pogłębianiu. Partnerstwo z Rosją powinno służyć większemu zaangażowaniu tego kraju we współpracę transatlantycką, sprzyjając umocnieniu bezpieczeństwa i stabilności regionu. Ja przestrzegam przed pójściem na skróty i nazywanie czy Lecha Kaczyńskiego, czy Donalda Tuska ruską onucą, ponieważ nie możemy przykładać dzisiejszych kalek do strategii sprzed
przed dekadę. Takie podejście do Rosji miał cały Zachód. Wystarczy przypomnieć, że wojska natowskie, które były umieszczone w regionie, były w żargonie nazywane potykaczem, tripwire, że Rosjanie według strategii NATO mieli przejść przez nasze tereny właśnie do obszaru Wisły i się co najwyżej potknąć. Pisze o tym na przykład Fundacja Rodziny Carnegie w 2017 roku odnośnie strategii NATO do wschodniej flanki. Rodzina Carnegie, czyli taka półka jak rodziny Rockefellerów, zbawiają świat, zajmują się różnymi dziedzinami. Z punktu widzenia NATO jest to ostrożne podejście. Służy wzmocnieniu odstraszania i uspokojeniu państw bałtyckich bez przedstawiania od razu znaczącego zagrożenia militarnego przeciwko granicom Rosji. Niemniej jednak przy założeniu, że Stany Zjednoczone w pełni wdrażają ERI, a NATO wypełnia zobowiązania podjęte na dwóch ostatnich szczytach, to jest sojusz będzie utrzymywał rozmieszczone jedynie cienkie siły typu tripwire, potykacz, na jego wschodniej flance, aby odstraszyć i zapewnić początkowy atak obrony przed rosyjskim atakiem konwencjonalnym. Co więcej, zwrot potykacz, tripwire, funkcjonuje również w amerykańskim kongresie. W Madrycie sojusznicy planują poprzeć wzmocnioną postawę obronną NATO we wschodniej części sojuszu. Kluczowym celem będzie odejście od obecnej potykaczowej postawy NATO, która ma na celu odstraszenie rosyjskiej inwazji wojskowej do postawy wysuniętej obrony, która mogłaby odeprzeć inwazję. No i to jest notatka dotycząca stanu za zeszły rok. Do szczytu NATO w Madrycie wojska natowskie w Polsce, generalnie w regionie, były nazywane w żargonie potykaczem. Rosjanie nie mieli się tutaj, nie mieli nas zdobywać i się wykrwawiać, tylko mieli się co najwyżej potknąć. I główna linia obrony była na Wiśle. To nie jest, że sobie wymyślił PiS, że sobie to wymyślił Lech Kaczyński, Platforma Obywatelska, tylko takie były założenia natowskie. To się dopiero pomału zmienia od zeszłego roku, od szczytu NATO w Madrycie. Jednak konkretów nie ma. Na tu i teraz przerzucono w region około 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, niemieckich. Ja się posiłkuję tutaj notatką z ośrodka studiów wschodnich. No i ta strategia dopiero się wykluwa. Ale wracając do pana Mariusza, na końcu mamy deklarację, obietnicę wyborczą. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i będzie broniło każdego skrawka Polski. Jeśli będzie trzeba, dla Polski nie ma nic. Pan Mariusz najprawdopodobniej mówi o strategii ze stycznia tego roku. Ja nie wiem, czy ona jest skończona, ale w każdym razie parę miesięcy po szczycie NATO w Madrycie, kiedy wajcha została przełożona, pojawiło się zapotrzebowanie na nową strategię obronności Polski. No i tam Andrzej Duda z innymi tęgimi umysłami ją nam napisał. Wiadomo, że jest ona ambitniejsza od tej, w której uważano, że przyjaciele Rosjanie nas nie zaatakują. Ile to jest warte? Nie wiem. Papier przyjmie wszystko. Obyśmy nie musieli się przekonywać w praniu. Pamiętajmy jednak, że to jest tylko obietnica. Obietnica póki co bez pokrycia. Mówimy tutaj o analogicznym planie, kiedy bronimy się swoim sprzętem, swoimi siłami, oczekując, aż przybędzie odsiecz NATO. Po ilości wytransferowanego sprzętu jednak nie możemy oczekiwać, że mimo tego, co tam jest napisane, Polska broniłaby się jakoś szczególnie dłużej niż te przysłowiowe 2 tygodnie. Nowy sprzęt jest póki co na papierze, dopiero zaczynamy płacić pierwsze raty. No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, jeżeli macie czas, zapraszam was na zakładkę wideo, gdzie będziecie mogli sprawdzić, czy żaden z ostatnich filmów was nie ominął. Zapraszam także na kanał z gierkami. W bólach wrzuciłem następny odcinek Death Stranding, więc jeżeli ktoś lubi gierkę, generalnie lubi sobie popatrzeć, pograć, to
z czystego serduszka zapraszam. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.